Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam, co kupiłam i jaki mam nowy pomysł na nową rabatę. Zapraszam na film. A więc postanowiłam zrobić jeszcze w tym roku, mamy już, dzisiaj jest 27 październik, jakby nową taką rabatę albo obrzeże w przychodniku, ponieważ mam takie miejsce, w którym niestety trawa nie chce mi rosnąć. Już kilka razy tworzyliśmy jakby nowy trawnik, ale niestety tam jak jest słońce, lato, to się wysusza, nie ma nic, a tak po prostu jakoś zarasta jakimś zielskiem i naprawdę nie mogę sobie z tym miejscem poradzić, więc postanowiłam obsadzić to miejsce. Na razie zaczynam jakby taki pomysł, a zobaczymy później, bo nie chciałam od razu wszystkiego naraz. Zobaczymy, jak ona będzie się rozrastać. Są to róże okrywowe. I nie mam w swoim ogrodzie żadnej róży okrywowej, więc zaczynam przygodę. Zaraz zobaczymy, jak te sadzonki wyglądają. Zamówiłam 10 sztuk i każda profesjonalnie zapakowana jest w oddzielnym kartonie. Tak właśnie prezentuje się pierwsza moja róża rozpakowana z kartonu. Mamy jeszcze, widać, jedną tutaj małą różę. Jest to kolor właśnie taki jasno różowy. A nazwa to De Feiry. Muszę się spieszyć, ponieważ pozostało mi do otworzenia kolejnych 9 kartonów. A już mamy godzinę 17. Także, a jeszcze nie jadą obiadu. I tak się prezentują wszystkie róże po otwarciu z kartonów. Także dwie w sumie mają kwiaty. Jeszcze jest jedna taka, która ma taki pączek. O. Także jutro mam nadzieję, że pogoda mi pozwoli i po prostu je jutro wsadzę. Jutro jest sobota, także wolny dzień. Także będę działać. To jest ta najmniejsza. Wzdłuż tego właśnie chodnika po lewej stronie postanowiłam posadzić właśnie te róże okrywowe. Z jednej strony będzie po prawej lawenda, a z drugiej róża. Także zaczynam brać się do pracy. Najpierw wyznaczyłam sobie odstępy palikami, żeby było równo. Pomiędzy różą mamy 50 cm, a od obrzeża, jakby od tego chodnika, 30 cm. Tak jak mówiłam wcześniej, w tym miejscu nie możemy doczekać się prawdziwego chodnika. Było kilka prób. Tutaj właśnie była nowa doniczka robiona, to jest wysiana nowa trawa. Przez chwilę jest piękna, ładna, a później na pewno się zrobi taka brzydka jak tutaj, że porośnięte jest tylko jakimś zielskiem. No i fajnie to wygląda. Producent zaleca, aby dołek, głębokość dołka był 2 razy większy niż pojemnik. Tutaj zmierzyłam, mam pojemnik 20 cm, czyli dołek musi być 40 cm głęboki. Natomiast szerokość tej donicy to 11, czyli na szerokość by musiało być 22 cm. Ja tutaj będę posiłkować się takim narzędziem, jak to się nazywa? Nie wiem, wiertnica? Wiertnica. Wiertnica, żeby mi było szybciej i prościej. Jest to na prąd, ale nie chcę odpalić. Nie mogę się męczyć, kopać, spadać.
szybko i sprawnie wykopane dołki. Wiadomo, że się nie takie urządzenia to na pewno nie macie. My też nie mamy, po prostu przez przypadek wykorzystałam to, ponieważ mój mąż pożyczył to od kolegi i potrzebował tam do czegoś. I przy okazji fajnie się czasowo zbiegliśmy, że mogłam wykorzystać to urządzenie tutaj przy tych po prostu wybiertach. Teraz tak, kupiłam też ziemię do róż i będę tutaj starała się to szybko posadzić, zanim zajdzie słońce. Producent też zaleca, aby przed posadzeniem taki pojemnik z różą namoczyć w całości z wodą na 2 minuty. Także niech tutaj 2 minutki stoi. Super ukorzeniona. Mamy wsadzoną tutaj pierwszą różę. Przyszła mała pomocnica, tak? Tak. Dzisiaj mama tutaj sadzi róże. I ja właśnie jestem koło niej. I do tego tęskniłam za mamą. I jeszcze mama w sumie to zrobiła takie kredy. Jak kretowisko, tak? Kretowisko zrobiła. A to tata zrobił takim urządzeniem. I tutaj w tym mrowisku będzie kwiat teraz. W mrowisku? Nie, no co? No coś tam, no w rejszko. Wsadziłam na tą chwilę dopiero 4, to tak szybko mi nie idzie. Także będę się dzisiaj z wami już żegnać, ponieważ wiem, że już będę musiała się posiłkować światłem jakimś, bo nie zdążam. Także jeszcze wpadłam na taki pomysł, tak sobie pomyślałam, w takich większych miastach na pewno są takie punkty, w których można wypożyczyć sprzęt jakiś tam budowlany, na przykład taką wiertnicę, myślę, że bez problemu by można było wypożyczyć, jeżeli planujecie jakieś nasadzenia na większą skalę. Także dziękuję za uwagę. Napiszcie, czy wam się podobało. Pozdrawiam i cześć.